Witam. Dzisiaj przeróbka tunera, takiego tunelka, został tutaj przerobiony i zalany po prostu wszystko klejem na gorąco. Jeszcze ten papierek ściągnę potem, tylko nie chciałem, żeby mi na stół nakapało. Antena jest podłączona long wire, to jest 40 metrów przewodu rozciągniętego w poziomie na wysokości praktycznie może 4 metry nad ziemią. No i teraz tak, od czego byśmy tutaj zaczęli? Przede wszystkim od stojaka do kamery, bo film się zapowiada bardzo długi. Jest to przeróbka tunera od częstotliwości, jak słychać tutaj, od zera praktycznie rusza, bo tutaj mam pierwszy program Polskiego Radia 220 kHz, 225 kHz. Tutaj widzimy częstotliwość na dolny licznik. Górny to jest nasz offset, nie? Czyli po prostu jak to powiedzieć, no. Offset tuner, tuning, nie? Zainstalowany sterownik, tak jak już tutaj widzieliście. Przestawiony tuner jest podłączony do nóżki Q, nie I. Z tej pierwszej pomijamy. Link w opisie będzie do przeróbki całkowitej tego tunera. Filtry też jeszcze dorobię. No i co? Poszukamy tutaj momencik, może muszę znaleźć. Zaraz. Muszę znaleźć sobie kawałek stojaczka takiego. Skręcić go najpierw. No dobra, właśnie wywaliłem kawałek materiału. Zaczynamy od programu Pierwszego Polskiego Radia. Ten tunerek będzie, on pracuje do 30 MHz. Ten nieprzerobiony pracuje od 22 bodajże do 1700 MHz. Tam niektórzy próbowali, prawdopodobnie do 2 GHz pracuje nieprzerobiony tunerek. Ale po prostu na tych 2 GHz tam, ja nie wiem, ja nic nie odebrałem, może mnie nikt nic nie nadaje, nie? No dobra, a więc tak, jesteśmy tutaj w tym miejscu, tu na dole sobie możemy zmieniać szerokość modulacji, tak zwany read, tutaj w tym miejscu. No i dobra, jak zmniejszę zoom, to zobaczcie, co się dzieje, tutaj jesteśmy na środku. Zmniejszam do końca. Patrzcie, ile jest stacji. Każdy jeden taki wystający cypelek tu na dole to jest stacja. Tu jesteśmy. A więc lecimy. Tutaj chcemy się automatycznie, to AFC automatycznie się dostroi nam do fali nośnej. Zmniejszmy read, bo słabiutki sygnał. Tak, żebyśmy zrozumiale mowę już zrozumieli to, co to ktoś coś mówi, to tak około 3 kHz, 2,5-3 kHz szerokość tutaj na dole. Zmieniam szerokość. O, tutaj mamy modulację. Zaraz. O, będzie widać. Tutaj jest nasza modulacja. W decybelach wszystko jest wyskalowane. Mogę sobie właśnie ją rozszerzyć lub... Ktoś coś tam mówi, ale bardzo słabiutko słychać. Dobra, lecimy dalej. Następna stacja. Nie, to jakiś burk, pewnie ze świetlówki albo z któregoś mojego światła. Nie. To pewnie ze świetlówki.
Dobra, lecimy dalej. Tutaj coś mamy, ale tutaj widzimy wszystko, o tutaj w tym miejscu, co mamy na modulacji. Możemy je sobie z dwóch stron okroić. Prawdopodobnie jakiś sygnał jest cyfrowy. Bardzo wąska modulacja, ale dosyć silny sygnał. No, nie jest aż taki silny, bo minus 3 dB. No dobra, jedziemy dalej. To są fale długie na razie. Tu coś mamy. Ale nie wiem co to. Mówię, odcinek zapowiada się długi. 30 MHz. Tutaj cisza, 400, no i się zaczynają 500 fale średnie. Tutaj coś mamy. Czekajcie, zróbmy trochę głośniej. Ale... Mamy nośną, ale nic nie ma. Lecimy dalej. Tutaj mamy 540. Dostrujemy się do niej. Tak, 540 kHz. Możemy poszerzyć sygnał na ponad 7. Majd megegyez. Tu mamy też jakieś stacje z cichą modulacją. Możemy zawęzić sobie do szerokości tej modulacji. Tutaj widzimy szerokość. Bardzo cicha stacja. ANR możemy sobie włączyć cyfrowe wytłumienie szumu, ale to niekonieczność. Następne, jakaś nośna, cicha. Tu mamy jakąś modulację. Wychodzi na to, że modulacja beznośna, ale to są jakieś zakłócenia. No niestety miasto. Niby takie miasto na uboczu. Ale mamy o... Jest niby jakaś stacja. Przykrywają ją za zakłócenia. Bodajże nie wiem, z sieci albo może od oświetlenia miejskiego. Ja troszeczkę zmniejszę ten zoom, czyli tak jakbym oddalał. Zobaczmy, co tutaj dalej mamy. Strasznie. Nie wiem, co się stało. Sygnały są, a nic nie słychać. Tu jest jakaś stacja. No, piąteczka, poziom sygnału bardzo słabiutko. Tu mamy jakąś stację. Bardzo słabe sygnały. O, tu mamy.
stoję ci deva, care nu face ca un automat despre tot ce vede. Nu, el deja știe unde să se uite și vine cu problemele la tine. Asta e foarte interesant. Deci, deci colectează informația în mod selectiv și în felul ăsta și pe interacție la maximum ceea ce știi să faci. Altfel trebuie să pierzi bine trebuie să fie informația care e disponibilă în laborator, în subiect. Dacă vii cu o persoană care ea este calificată, nu e, e cineva care este calificat lângă tine, dar știe, e preocupat, știe unde să uite, e mult, înseamnă mult pentru a... Tu mamy kolejną stację, ja tak sobie dosyć chcę szybciej, to może trochę przyspieszyć, bo film wyjdzie naprawdę długi, jakbym tak każdą stację chciał. O, tu też mamy, tutaj tu mamy francuską stację. Troszeczkę ją wzmocnimy. Tutaj. Jest stacja i obok sygnał zakłóceniowy, no. No. Możemy sobie te zakłócenie jakoś się odstroić, albo weźmiemy sobie wstęgę dolną, LSB. Niestety. Czyli co? No? Czyli jak widać to jest... Patrzcie. Czyli mam po prostu tutaj z komputera zakłócenie. To mogę sobie nią się oddalić od tego zakłócenia. O. Ale cyrk. Mamy nośno. A, wszystko jasne. To jest właśnie nasz offset. 844, 844. Czyli jednym słowem, zróbmy to w ten sposób. I jedźmy. Zakresem. Tutaj będę zmieniał częstotliwość na cyferkach, nie? Żeby nie wejść sobie z powrotem na swój offset, nie? Gdzie my mamy ten offset? Tu mamy ten offset, tu. Tu mamy offset, to, no to troszeczkę się oddalimy od offsetu. O, taką nawet. No i teraz jedziemy. Ruski kanał. Copiii de acolo și pentru biblioteca pe care o organizează soția primarului orașului. Lucrătorului nu avem cărți spaniolă pentru că nu se studiază spaniola în școli. Posezuie modulație de 6. Dar o altă întrebare a făcut ca... Fale średnie, nie? Pamiętajmy, że teraz tak, zakres fal średnich się zaczyna od 500 kHz, tak jest wzięte, tak uznano i kończy się na 3 MHz. Także radia, standardowe radia 1600 kHz mają zakres fal średnich. No bo i tak większość radii jest nadawanych, nie? Kolejne ruskie radio, ale fale średnie się kończą na 3 MHz. Także zobaczymy, co mamy dzisiaj poza zakresem fal średnich.
jedziemy dalej. Tu mamy naprawdę mnóstwo stacji. 1120 dopiero, 1130, czyli 1 MHz i 130 kHz. 1 mega 150 teraz 1. Kolejna stacja. Patrzcie, naprawdę jest ich sporo. To jest wszystko to, co jest, to co nadaje od 500 do 1600. Tu mamy 500, tu mamy i tutaj, tu jest program pierwszy Polskiego Radia, bo jest najsilniejszy sygnał. No dobra, końcówkę fal średnich zobaczmy. Gdzieś tutaj, tylko teraz musimy to zbliżyć. O. Tutaj mamy silną stację. Myślałem, że to jest jakiś Wolf coś tam. Dobra, jedziemy dalej. Tu mamy kolejną. 1630. To już nasz offset jest w tej chwili. Znowu razem. No dobra. I lecimy dalej. Tutaj przeleciałem. 1500, 1600. Dobra. 1700, 1800. Tu zachwycenia. Dalej nie mamy nic, nie mamy nic. Puste, nieużywane. Teraz by się przydało filtr zmienić, bo niedługo dotrzemy do pasma krótkofalarskiego, czyli fale krótkie, 3 MHz. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, gdzie my jesteśmy, 3200 tu jesteśmy. Pewnie nic nie odbierze, bo tak jest. Tutaj powinniśmy mieć wszystko w modulacji LSB większość. 3700 to tutaj gdzieś powinniśmy mieć, zaraz zbliżymy krótkofalowców. Mamy ciszę. Dobrze byłoby właśnie anteny przepiąć. Sygnał praktycznie zero. Tak zwane szumy własne. 3790, całe pasmo krótkofalarskie. Przydałoby się antenę zmienić, no. Mamy wycięte, znaczy antenę. Pokażę to w następnych odcinkach, jak pracuje krótkofalarskie pasmo. Dobra, lecimy dalej. Około 4 teraz mamy, 4. O, tutaj coś mieliśmy. No, żebym tego nie pogoniłem.
Tu coś mamy. Fajnie. Widzimy dolną wstęgę i górną wstęgę, nie? Dolna LSB, górna USB, w tym, że tutaj akurat sygnał jest albo cyfrowy, albo za słaby. No niestety fale krótkie. Albo wina tunera, no muszę. A tutaj mamy zakłócenie. Zmienimy na FM. Tak. Tak jest. Mamy zakłócenia od stacji radiowych UKF. No i kolejne zakłócenie. Tutaj to w ogóle coś się wali. 9 MHz. Tu mamy radia na krótkich falach. O.